Cześć, witam Cię na kanale Magis Made. Dzisiaj zrobimy trzyczęściową paterę. Użyję konturówki do szkła w kolorze srebrnym. Jak wspomniałam, patera jest trzyelementowa. Zacznę od najniższego piętra, czyli największej patery. Staram się za pomocą konturówki do szkła w kolorze srebrnym zrobić kintsugi line, czyli linię kintsugi. Podobne linie zrobię w dwóch górnych piętrach. Zostawiam do wyschnięcia. Srebrna farba już zaschła, więc możemy na to wylać żywicę. Użyję bladoróżowej perły, pudrowej perły i białej perły. Żywica dzisiaj będzie od Resin Colors. Mam już wymieszane barwniki w żywicy i mogę rozpocząć wylewanie.
Najpierw kolor bladoróżowy. Następnie kolor pudrowy. I biały. I sama żywica. Ponownie bladoróżowy. Perła pudrowa. Perła biała. I w takiej kolejności będę wylewać żywicę z barwnikami, aż do zupełnienia się foremek. Nagrzewnicą pozbywam się bąbelków powietrza. Żywicę zostawiam do zastygnięcia. Żywica jest już gotowa do wyjęcia z form. Zacznę od największej części. Widać, że jedna linia troszkę jakby się oderwała i wypłynęła na żywicę. I widać trochę nierozmieszany pigment. Ale na samym środku, więc myślę, że nie będzie go widać, jak się połączy elementy patery. O, super! Bardzo ładnie wygląda to z liniami kintsugi. Muszę powiedzieć też, że bardzo ładne wyszły kolory, chociaż nic nie mają wspólnego dla mnie z różowym. Kolory są bardziej łososiowo-pomarańczowo-żółte. Środkowa część. W sumie mogłyby patery zostać też po tej stronie. I najmniejsza część. Bardzo ładnie wyszło. Z jednej i z drugiej strony super. Gdyby pewnie nie było linii, to druga strona by była tą główną stroną. Elementy gotowe, teraz pora je połączyć. Gotowe. Patera wyszła niesamowita. Bardzo mi się podoba. I kolorystycznie, i ładnie linie kintsugi konweniują z
metalowymi elementami konstrukcji tej patery wyszło super. Myślę, że zrobię jeszcze na pewno jedną paterę. Do zobaczenia!